Dzień dobry, kolejny wampirek się zameldował. Witam serdecznie, z tej strony Cezary, wędkarstwo.pl. Słuchajcie, dzisiejszy film będzie miał dwa etapy. Pierwszy etap to rybki, dokładnie sandacze, jak to biorą, kiedy nie mam kamery. Ale na szczęście jest telefon, który można coś tam nagrać, przynajmniej wypuszczenie. Tak? Także będzie wypuszczanie sandaczy, które złowiłem nie będąc z kamerą nad wodą. Drugim etapem filmu będzie konkurs specjalnie dla widzów, moich widzów, subskrybentów, za którym bardzo dziękuję i zapraszam nowych do subskrypcji i do oglądania moich filmów oczywiście. Dzień dobry, kolejny wampirek się zameldował. Niech rośnie, taki 40-centymetrowy, ale bardzo fajny. O, popatrz zębulce. Dobra, rośnij na większego. Nie w tą stronę. O, ty skubac. Poszedł. Kolejny maluszek. Coś pod 35. Fajny. Fajnie, że są. Zmykaj. Grzecznie. Jaki grzecznie odpłynął. Super. Gryzi biurek mały. Ej. Spokojnie. Nie w tą stronę. Jeszcze nie zmoczył. Kolejny. Ale słoneczny. Wampir. Tylko nie ochrap. Wszystkie jakieś dzikie chcą iść do brzegu. Ła, ty, ugryziesz mnie zaraz. Stoi sobie tam, proszę. No więc przechodzimy do szybkich zasad konkursu. Oczywiście konkurs jest tylko i wyłącznie dla subskrybentów naszych kanałów, czyli wędkarstwo.pl i Meus. Link do kanału Meus znajdziecie w opisie, także zapraszam. A główną zasadą i wymogiem konkursu jest wpisanie w komentarzu pod moim filmem, jaki smak przynęty w tym roku najczęściej gościł u mnie na haku od metody, czyli jaką przynętę stosowałem najczęściej w metodzie w tym roku nad wodą.
Oczywiście była to przynęta od firmy Meus, także kto ogląda filmy, nie będzie miał problemu z tym pytaniem. I to trzeba pisać w komentarzu. Oczywiście również do komentarzu do nazwa, może inaczej, nazwa przynęty plus biorę udział. I tyle. Tyle. Spośród tych wszystkich komentarzy, które będą, będzie link wrzucony do strony, która generuje komentarze. Oczywiście będę zaznaczał tam, żeby komentarze nie były dublowane, także żeby jedna osoba nie wrzuciła ileś tam razy tego samego komentarza, czyli powtarzające się komentarze osób będą usunięte, także wstawiamy tylko i wyłącznie jeden komentarz. Jak wstawicie 5, to i tak zostanie on usunięty przez generator. Oczywiście losowanie nagram, żebyście byli w pełną jasność, że konkurs, brońcie Panie Boże, tak jak zawsze, nie był u nas ustawiany ani nic, także tutaj rządzi po prostu los. I tak, konkurs będzie trwał 7 dni od momentu opublikowania filmu. I cóż mogę więcej dla Was powiedzieć? Fajne zestawy. Oczywiście będziecie mogli sobie sami skomponować paletę smaków, jaki chcecie. Niekoniecznie to, co tutaj jest, kukurydza, wanilia, skisłe masło, miód, malina czy piernik, ewentualnie kulki. Bo tutaj jest akurat truskawka, słodka kukurydza i halibut, żurawina, tak? No ale oczywiście będziecie mogli sobie to sami skomponować. Konkurs będzie trwał, nie wiem czy już mówiłem, czy nie, 7 dni w każdym bądź razie od opublikowania materiału. Po 7 dniach zrobię to właśnie generator, wstawię link do filmu i wybiorę filmy. 3 osoby. Takie zestawy wygrywają 3 osoby. Także grubo myślę, że zestaw jest warty jakieś 150-160 zł. Tyle wygra jedna osoba, druga osoba i trzecia osoba. 3 wygranych, a konkurs to już ten dłużej zapowiadany, który miał być na okrągłe 20 tysięcy subskrypcji, no ale już jest troszeczkę więcej, także dziękuję, że przybywacie i licznie tak oglądacie moje filmy. Także tyle. Tyle z dzisiaj i koniec. Czekam na Wasze komentarze i widzimy się za tydzień na wynikach. Do zobaczenia, do usłyszenia i powodzenia. Trzymajcie się, hej!